Siema. Siemanko wszystkim. Wy sobie pewnie siedzicie w ciepłych domkach, a u nas jest 30 stopni Celsjusza i robimy w starym pirohicie projekcik. Jest Andrzej, patrzcie, zezelowany. Wszyscy jesteśmy zezelowani. Patrzcie, kto się nawet pojawił. Sosnowiec, Kaczor, tam jest nawet Kaźmisz, Elvis i patrzcie, tu jest nasz projekt. Nie sztuką jest odpalić bardzo dużo wyrzutni hukowych w tym samym czasie. Sztuką jest zrobić z gówna coś. I my dzisiaj to chcemy udowodnić. Mianowicie, to jest nasz taki projekcik z wyrzutni hukowych. Ile ich tu jest, to potem któryś podliczy i powiem więcej. To jest taki bonus, na to nie patrzcie. 4 wyrzutnie Titanium Scream. Tutaj mamy odpyty wyrzutni ACAP. 3 duże takie tortowniski. I taką oto piramidę Cheopsika, która się prezentuje w taki oto sposób. Oczywiście to nie będzie tak blisko siebie, bo te wyrzutnie mogą podpalić naszą piramidę i dupa będzie. Tam mamy system radiowy i tak, tu będzie spłonka numer 1, spłonka numer 2, spłonka numer 3 i spłonka numer 4. Czyli jeśli przestaje strzelać, automatycznie 2, przestaje strzelać numer 3, 4 i 5, żeby to miał ręce nogi, bo można było ląd podstawowy, rezerwowy, ale jeśli któraś wyrzutnia w środku zdechnie, cały pokaz idzie jak psu, nie powiem gdzie. A zobaczcie, od tego do tego, do tego, do tego jest dość sporo, więc coś może zawsze pójść nie tak. Nie przejmujcie się, to jest fajnie wszystko posklejane, trzyma się, będziemy odpalać na takim zadupiu, że nawet pies z kulawą nogą tam nie zawita, już nie mówiąc o rybach latających i tych innych gadach. Oczywiście to będzie oddalone wszystko od siebie, czyli mniej więcej metr odległości każda pirotechnika od siebie. My zachowamy odległość około 50 metrów, tylko będziecie widzieli z bliska. Nie mam statywu, trzeba będzie jakiegoś kija wziąć, wbić i taśmę przykleić. No, dobrze sobie przypomniałem i zobaczycie sobie w międzyczasie, jak to z bliska wygląda kamerą sportową, że jak coś później nie tak, żebyście później wiedzieli co i gdzie popełniliśmy błąd, ale przypuszczam, że będzie ok. Farmer, nie wiem, czy będzie ze swoim dronem. Ja już nie zagaduję, bo cały dzień latam w tej latarce. Jak pani mi się zapytała, pani, a po co panu ta latarka? Pani! Ano, żeby w jaskiniach pogrzebać. Pozdro dla kumatych. Michał się śmieje. Patrzcie, nie widać go. Nie widać go, widać tylko jasny ten. Patrzcie, tu jest Michał. Michał zawodowiec. No, więc postaramy się, żeby było coś fajnego. I zaraz wam powiemy, ile tu jest łącznie wyrzutni, ile jest łącznie strzałów. Albo dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30 wyrzutni! I zaraz wam podam, ile to będzie łącznie strzałów, bo trzeba to podliczyć. Już taki dobry z matematyki jestem. Wąsata! Łącznie mamy 1101 strzałów. Ten jeden strzał jest specjalnie dla Kaczora. Oczywiście tyle jest, jeśli wszystkie odpalą, ale istnieje prawdopodobieństwo, że jakaś może na mnie odpalić. Wtedy co będzie, Andrzej, jak będzie ognisko palone w lesie? Będzie szybkie uciekanie. Dlatego Andrzej był zamazany, jak to mówiłem, żebyście mogli zobaczyć jego twarzy. A tam zobaczy, kto jest. O kurde. No, a tutaj Michał pakuje wasze paczki wakacyjne, a wy to oglądacie w zimę. No. Ten taki nocny tryb. No, systemik. Jedyneczka. Dwójeczka, krecia kubka, trójeczka i tam czwóreczka się łączy. Ja sobie stanę tam, a Kaczorka wyślę tam, pod las. Nie bój się, tam są dziki. A wiesz co dziki robią z małymi chłopcami? Walą w dupę. Kaczor, nagrywasz? Dobra, to lecimy. O! Ładnie ma, ładnie ma.
strzelali. O. Jaka chmura! Człowiek! Jak się zagłuszyło. Ty, ale dziwnie strzelał, wszystkie pod tym samym kątem waliły, nie? Trochę nie po kolei było odpalone, co? No tak, ale nie było źle! Dziwnie. Nie było źle, ty, ale chmura! To un, to un! O kurde, dobra. No to już musicie ocenić sami, jak to wypadło. Kaczor, chodź z kamerą! Ja pierdzielę! Powiem wam sztos, na kamerze tego tak nie odczujecie, ale wyszło episko. Tylko nasza piramida tak dziwnie strzelała. Ja myślałem, że ona będzie strzelać. Lewa strona bardzo szybko wypaliła. Ale nie, ja myślałem, że ona będzie tak strzelać, wiesz, pod różnymi kątami. Ona tak strzelała, wszystko wiesz, tylko w dwie strony. W lewo, prawo i do góry. Nie wiem. A no tak, zobacz. Ty, teraz jak przyjdziesz, to widać, faktycznie, zobacz. No tak, zobacz. Mogliśmy nie odrywało naszej wyrzutni. Nie. Nie, wszystko ładnie, ładnie, zobacz. No tak, zobacz, widzisz kąt. No tak powinniśmy było, no. Pod innym kątem ustawić. No. One były pod innym kątem, dlatego. A co jest? Nic, epicko, fajnie wyszło, człowieku. Lodzio miodzio. 10 na 10. Lux. Dobra. No, dobre, nie? No. Dobra. Nie, no fajne, fajne. Kaczor, jak tam, mordo? Panie, nie pytaj. Co? Ale ogłuszało. Piękności. Cudo! No dużo ich nie było, no dużo ich nie było, ale... Tak ładnie w kamerze objąłem cały ten wachlarz. Ja stamtąd nie dam rady, dobra. A ja mam cały wachlarz. No to my się z wami żegnamy, jak wam się odcinek podoba, wbijajcie. Łapa, łapa, łapa. Kopirohita.pl, kod wychowani. Na Kaczora Instagrama. Zapraszam serdecznie. Oraz na mojego Instagrama, chodź 69. I mojego, Gregor.Wojtu. A widzicie, pamiętam. Łapka, subik, dzwoneczek. Miłego wieczoru, jak widzicie, wieczorek. My mamy ciepło, a wy macie zimno. No, trzymajcie się ciepło i do następnego.